Witam serdecznie w ten słoneczny, piękny dzień. Mamy 3 marca 2019. Ludzie opalają się, kąpią w morzu, 27 stopni w cieniu. Zabrakło miejsc parkingowych w promieniu 3 przecznic. Tak wygląda z punktu widzenia plaży. Teraz przejdźmy do punktu widzenia nieruchomości. Nastąpił radykalny zwrot akcji. To, co mówiłem, że kończą się nieruchomości po 30 tysięcy, to było niedopowiedziane. Kończą się nieruchomości do 40 tysięcy euro. Nie ukrywam, jak ktoś wejdzie na te strony bankowe, no to te piąte bez windy w dzielnicach, nazwijmy to wątpliwych, to jeszcze parę sztuk jest. Ale ja tych mieszkań ruszać nie będę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tylko i wyłącznie we własnym zakresie lub na własną odpowiedzialność. Na dzień dzisiejszy chciałem tylko powiadomić, że żeby przyjechać i umówić się na wizytę, to teraz bym proponował gdzieś 3 tygodnie do przodu. Jest tak duża ilość ludzi, którzy już tylko przyjeżdżają i rezerwują nawet bez zastanawiania się. Powiem, że ten tydzień ostatni to tak wyglądało, że kto przyjechał, rezerwował to, co tylko było między 30 a 40 tysięcy, bo te rzeczy za chwilę znikną całkowicie. Jest jeszcze sporo rzeczy z nowych, tak jak na tym filmie wspominałem, Real de Gandia, okolice. Tam można coś wybrać i na te rzeczy też zapraszam. Proszę tylko o jakiś telefon, kontakt mailowy pedro68@patlen.pl, żeby wcześniej umówić numer nie na policji, bo kolejka już się zwiększyła z 3 do 4 tygodni. I tak samo w banku, żeby już przekazać dane. Jest kolejna rzecz, którą wprowadzono, że żeby zarezerwować kolejkę na numer nie, trzeba przyjść ze zdjęciem jakiegoś dokumentu osoby, która będzie pobierała numer nie. To tak wstępnie. Będę teraz dogrywał filmy i na bieżąco informował o rozwoju sytuacji, ponieważ dzieją się rzeczy już ekstremalne. I będę starał się Was na bieżąco informować i dokręcę też parę filmików na temat kupna, bo dawno nic o tym nie mówiłem. Przepisy się specjalnie nie zmieniły, ale żeby być dobrze przygotowanym, to warto jednak coś wiedzieć. Pozdrawiam z Gandii.